Iwona Kutyna, dzień dobry, zapraszam na Onet24. Dziś po południu spotkanie liderów partii parlamentarnych w sprawie kryzysu w Sejmie. Na rozmowę zaprosił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Udział w spotkaniu potwierdzili wszyscy liderzy oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny. Podczas spotkania marszałek chce przedstawić propozycję rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Karczewski powiedział, że chce rozmawiać przede wszystkim na temat prac nad budżetem. Protest posłów Nowoczesnej i PO w sali plenarnej trwa od 16 grudnia. Mimo próby rozwiązania kryzysu, Kancelaria Sejmu przygotowuje salę kolumnową do środowego najbliższego posiedzenia. Marszałek Sejmu chce, żeby posiedzenie odbyło się na sali posiedzeń. Jeżeli jednak protest będzie trwał, obrady odbędą się w sali kolumnowej. Dostępne będzie jedno wejście, będzie to wejście główne. Sala będzie przygotowana na przyjęcie wszystkich 460 posłów. Kancelaria Sejmu zapewnić ma też elektroniczny system do głosowania. W Warszawie, Krakowie i Kielcach dziś komunikacja miejska za darmo, a to z powodu gigantycznego smogu. Od wczoraj w wielu miejscach Polski stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza o kilkaset procent wszystkie normy. Z powodu smogu mieszkańcy powinni unikać długiego przebywania na zewnątrz. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i młodzieży, seniorów i osób dotkniętych chorobami układu oddechowego i krwionośnego, czy chorobami alergicznymi. Tak potężny smog to efekt mroźnej i bezwietrznej pogody. Z powodu mrozów właśnie tylko wczoraj zmarło 10 osób. Tej zimy w sumie to już 65 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa cały czas apeluje o reagowanie na przypadki osób pozostających na mrozie i narażonych na wychłodzenie, a także o rozsądek w dogrzewaniu mieszkań. Centrum przypomina, że zagrożenie śmiercią z powodu wychłodzenia nie dotyczy tylko osób bezdomnych. Zdarza się, że ofiarami są również osoby starsze, mieszkające samotnie czy chore. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.